Wielki miecz zabójczyni bogów jest chyba jednym z moich ulubionych mieczy. Chociaż jest to broń bardzo ciężka, bo waży aż 17,5 kg. No to świetnie składuje się ze zręcznością. Właśnie taką postać miałem zbudowaną. Tutaj przy ulepszeniu na maksa widzimy, że siłę ma skalowanie na D, zręczność na B i dodatkowo wiarę na C. Czyli właśnie dla postaci, które używają zręczności i wiary, jest to naprawdę świetny wybór. Jego zwykłe ataki zadają również obrażenia od ognia, czyli świetnie się sprawdzi w walce na przykład z tymi wielkimi rękami, dłońmi właściwie w kalijskiej posiadłości. No, ja najlepiej używać go w trybie dwuręcznym. Ma potężne zamaszyste ataki. Co tu jeszcze widzimy? Zwykły atak w przypadku ulepszenia na maksa. O, tutaj widzimy siłę na poziomie 918. Skoro wiadomo, broń zadaje obrażenia fizyczne i ogniste, no to świetnie się nada tutaj inkantacja ogniu daj mi siłę, która właśnie będzie nam zwiększać obrażenia i od fizyka, i od ognia. I tutaj widzimy, że już jest na siła ataku na poziomie 1102. Naprawdę polecam tą broń, bo jest mega dobra i mega fajnie się nią gra. I do tego wygląda naprawdę kozacko. Atak specjalny tej broni jest naprawdę potężny. Czarny ogień królowej możemy użyć albo w pojedynczym ataku, albo jeśli mamy na to czas, to możemy nacisnąć L2 ponownie i zaatakować po raz drugi. Broń spowijają czarne płomienie, czyli atak naprawdę robi potężne obrażenia i dodatkowo jeszcze po czasie odbiera przeciwnikowi dalej punkty życia. Zobaczmy teraz, jak ta broń się sprawdza w walce. Dodatkowo miecze się świetnie sprawdza do ataków z konia. No i proszę bardzo, dwa ataki z specjalem i konnego strażnika nie ma. Żeby tą broń zdobyć, musimy udać się do boskiej wieży w Celit. Tylko tym razem nie idziemy na samą górę, tam wiadomo jest tylko aktywacja runu, a musimy dostać się na sam jej dół, czyli do podziemi i tam pokonać bossa.
Oddokujemy teraz tylko skrót.